Jesteśmy w szkole podstawowej na Widominie tym razem. Wręczamy nagrody za zdobycie srebrnego medalu w pięcioboju. Jak widać, mamy pełno pomocników, same elfy. Jest z nami również Mikołaj. Kolejne nagrody dla sportowców naszego miasta rozdane. Pani, mamy jeszcze jedną niespodziankę. Przyjaźnijmy się specjalnie dla Was, bo mamy tutaj niespodziankę dla jednego z uczniów, dla pana Ignacego Kierszka. Jest, będzie. Słuchajcie, ogromne brawa. Jeszcze nie wiem, co to, ale ja na to powiem. Ogromne gratulacje. W tym sezonie udało mi się zdobyć złoto na Mistrzostwach Polski, ale także drugie miejsce na sztafecie z kolegą. Nagroda, szczerze się nie spodziewałem. Byłem bardzo zszokowany i bardzo miło zostałem przez klasę pogratulowany. I bardzo im za to dziękuję. Dla mnie te trzy medale zdobyte w tym roku są sukcesem dość ogromnym. Był to przeskok z trójboju do pełnego pięcioboju od razu. Także był to, można powiedzieć, pierwszy test. Test, można powiedzieć, został zaliczony, udany. Mamy bardzo ambitne plany. Chcielibyśmy Krystiana przygotować do Igrzysk Olimpijskich, które będą w 2028 roku. Jest to bardzo jeszcze długi czas, ale musimy na siebie stawiać takie cele, jeśli chcemy, żeby Krystian się rozwijał. Dla Krystiana to jest jeszcze 6 lat ciężkiej pracy.